Cześć wam dzisiaj, jest wizualnie i witam was. Cieszę się, że ty tu jesteś. Ty, ja, moje teraflu i gra, która nazywa się Ape Out w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się zazwyczaj darmówkami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. I dziś jest piąty dzień świąteczny, chyba piąty dzień świątecznego rozdawania przez Epic gierek. Codziennie jest inna, od 17 danego dnia do 17 następnego dnia. Dziś jest to Ape Out, tak jak podejrzewaliśmy. Z kimś wymieniłem zdanie na ten temat na Twitterze i z kimś wymieniłem zdanie na ten temat pod ostatnim odcinkiem, który był tam z Little Inferno bodajże. Więc dziś od 23 grudnia od godziny 17, sterczą mi kłaki, do jutra do 24 grudnia do godziny 17 jest do wzięcia Ape Out. Następna gierka od tej 17 będzie do wzięcia i jak widzicie miniaturę, jest to jakaś góra. Czym jest ta góra? Jaka to jest góra? Nie wiem, mam kilka pomysłów, ale szczerze powiedziawszy nic takiego, żebym był stuprocentowo pewny, co to może być. Odpalmy Ape Out, bo to może być ciekawa gierka. Gabe Cusilio. Jego możecie kojarzyć, on się przewija w kilku grach. Nie Las Recatana. Whatever, dobra, nie będę teraz strzelał, bo nie trafię. Ta gra konkretnie traktuje o gorilu uciekającym z zamknięcia FUR HARAMBE! I ten, ponoć jest dobra, ale plus Devolver oczywiście. Ale czy to jest coś, co leci w moją alejkę? Zobaczymy dopiero. Te ujęcia po prostu, to wygląda jak coś z komiksu, takiego dobrego, mocno retro komiksu. Bardzo podoba mi się ta stylówka, taka gritty. Left stick, right stick, ok. Prawym stickiem się obracamy, lewym stickiem się poruszamy. Wow! O nie! Ok, dobra, chodź tam koleś do nas. Wow! Ua, blisko byłem! Nie trafiłem w gościa! Okej. Okay. Chodź tu. O. Zginął, dobra. Ciebie też! A, mogę... Jak nacisnę LT, to mogę go jako zakładnika wziąć. Okej. Okay. A, nie ma. Gorilla match! This one, subject 4. Zabiłeś swojego. Gdzie jest? Okej. W sumie de facto wymyślić, gdzie się tutaj za nimi poustawiać, to znaczy za nimi, w sensie kolumnami nimi. Okej, spróbujmy. Nie. Okej. Tak można go rzucić, też jest luz. Fajne to jest! Znaczy mega brutalne, ale no. Tu chyba był jakiś jeden kolor. Nie, to był jeden z tych krążących, których już ten. Czy tu jest coś na przykład ukrytego? Jakieś bonusy, jakieś cusie? Bo poza tym LTRT nic na razie nie wyczaiłem. A, jest jakiś... Dobra, to jest to samo, a to... To jest to samo. Nie wiem, czy widzicie, jaka pełna miniaturyzacja jest, jeżeli chodzi o model. On jest z takich bardzo prostych bloków złożony, więc propsy za pomysł stylistyczny, bo oszczędziliście grafikom, no, całej roboty, ale tak totalnie całej roboty. Więc hurdur. Tu coś jeszcze żywego zostało? Nie. Pytanie, czy my mamy tu wszystkich wybić? Zapewne to nie jest celem tej gry. O nie! Wydaje mi się, że my mamy uciec, a nie wymordować wszystkich. O nie! Kolos z shotgunem! Blisko było! Mega blisko było! Ej, to wygląda jak z takich odrywanych karteczek, to chyba animacje w latach 80. były robione tak. Znaczy,
coś takiego się pojawiało. Ja mam skojarzenie, oczywiście nie jeżeli chodzi o stylistykę, z różową panterą. Czujecie to? Ta stara różowa pantera. Tu ktoś coś? Nie. Tu byliśmy. Można poznać po szczątkach, flakach, jucha i tak dalej. Trudno pomylić z czymkolwiek innym. Ja wiem, że ja powinienem wiać i nie mordować wszystkiego, ale... Jak dostał w krawędź! O nie! Uła! Ale zrąbałem! Chciałem się pobawić trochę i przesadziłem. Dobra, dwa trafienia za mną, kolejne trafienie mnie wyśle w restart misji. Zamiast iść do przodu, przejdź do przodu! I dobiec do exitu, to jeżeli tu jest... Te instrumentalne uderzenia, to też jest to, co mi się kojarzy z tym, z... laser jakieś? Hitting up! Okej, nie, było wystarczająco hit up jak dla mnie. Aaa, gorące! To się powinno pić póki ciepłe, ale no. Okej. Nie! Myślałem, że go ten, ale się trochę minąłem z nim. A jeszcze żyje. I'm alive! I'm alive! Scena, która mnie rozwaliła w... Drogę do Eldorado, jak taki wielki potwór nadepnął jakiegoś ludka. I'm still alive! To ten klimat. Nie ma żadnych... Ło! Blisko było! Ło! Nice! Mortal Kombat? Rób notatki! Bo zostajesz z tyłu. Wasze fatality to jest pikuś przy tym, co ten goryl wyrabia. Zatrudnijcie go, będzie pomarańczowa mopa w Mortalu. Chociaż ostatnią edycją Mortala to ja gardzę i to tak totalnie gardzę. Ale nie będę ukrywał, że do starych Mortali, szczególnie takich... Wow! Okej, tego się nie spodziewałem, żeby było jeszcze boom. Okej. Nie stać w wybuchu, widzu. Nie stać w wybuchu. Blisko było. Czyli tak mówię, że powinienem iść do wyjścia, ja wiedziałem gdzie jest wyjście na pierwszej mapie, plus minus, bo widziałem trailer jak jakiś, no, z twórców, czyli bardziej pro niż ja, to grał. Oła! Skubane! Wow, wow, wow! Więc pierwszy fragment mapy, plus minus, wiedziałem jak wygląda konstrukcja, więc... To było tak. O! Wow! Fajne! Więc teoretycznie, jak wiecie gdzie biec, to nie stanowi to większego problemu. Serio, widzu? Tyle razy go nie trafiłem? Teoretycznie powinniśmy lecieć najbardziej w prawo jak się da? Nie! Troszkę w bębenek uderzyliśmy. O, to jest to, co było zaskakujące dla mnie. Chodź tu. Gdzie on jest? Tu jest. Nie poszło mi to. Nie wyszło. Nieco. Tym razem było lepiej. Tam jest wyjście, czyli jeżeli od razu skręcę w górę, to muszę iść całkiem górą. Jeżeli skręcę w dół, to muszę iść... No, na dole mam więcej... do wyboru. Okej, spróbujmy to. One more time. Last time.
Wydaje mi się, że to jest ten prosty kawałek. Na początku jest. Au! Nie, 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 nie! Nie wyszło mi to! Totalnie! Sorry. Okej. Dobra, to mi to... Naprawdę? Naprawdę, Wizu? Nie skomentuję. Ja wam się przypominam z tym, że Ape Out jest do odebrania tylko dziś i jutro, od dzisiaj od 17.23 grudnia do jutra do 17.24 grudnia, kiedy będzie inna gierka do wzięcia, coś z górą, co z górą, nie wiem, może góra przyjdzie do... czekaj, to może jeszcze Mahomet chyba. Jeżeli Mahomet nie może do góry, to góra przyjdzie do Mahometa chyba. Jakoś tak, jakiś taki klimat. Więc góra przyjdzie do nas dla odmiany. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. Ani w Popfiltr, ani w Teraflu. Takie życie, takie życie. Są tu jakieś opcje jeszcze? Bonus coś? Teraz? Menuet? Poza tym, że ściszyłem sobie gierkę. Rumble jest, no jest Rumble. Shake, można zwiększyć Shake'a. Słuchawki są. Sound keys. No, zasadniczo. Da się coś jeszcze podziałać? Góra, dół? Okej, nie. To jest pełne sterowanie. Czyli biegniemy coraz to dalej do przodu. Próbujemy się wydostać tym gorelem. Ciekawe, czy ta gra ma koniec. Czy ona jest jakoś generowana w tej kwestii, że to się tam... Później zaczyna, wiecie, skrypt tworzyć kolejne fragmenty coraz bardziej rozbudowane, czy nie? Fajny stresowywacz, bo nie generuje jakichś takich negatywnych emocji, tylko lecimy, co? Troszkę jak z życiem, taki typowy poniedziałek.